Siema, witam serdecznie. O czym my tu gadać? Słuchajcie, spacerek, taki spacerek do autostrady i z powrotem. Co by powiedzieć, no, wrzuciłem wam filmik dzisiaj z rana, gdzie pokazałem wam, jak wyglądam. Nawet tak się dziwnie czuję. Szczerze, bo powiedziałem też tak, że czuję się, że wyglądam tak, jakbym wczoraj walkę bokserską stoczył. W sumie, no, powiem wam szczerze, że tak wyglądam i tak się chyba czuję. Nie wiem, jak się czuje bokser po walce bokserskiej, czy tak samo, czy bóle jakieś ma. Nie mam, bo to tylko jest popuchnięcie. Niestety na aceton mam podrażnioną skórę, czy alergię, nie wiem, chyba popuchły mi oczy. Cała twarz mnie swędzi, te oczy mnie swędzą. Ale wiecie, no, mając otwarte oczy, czując, że mam popuchnięte te oczy, no to tak czuję się, jakbym był, kurwa, po walce bokserskiej. Myślę, że tak właśnie oni się czują. Pan wyszedł na dół się przejść tylko dlatego, że żeby trochę tego normalnego powietrza oddechnąć i żeby jakoś tak trochę, no, świeżym powietrzem poddychać i w sumie, żeby, myślę, że jak troszkę tego powietrza poddycha skóra, to może tak trochę poprawi na to opuchliznę, nie wiem. No, wziąłem zertek, jak to się, kurwa, tam nazywa, alergię, bo byłem u lekarza, lekarka powiedziała, że to jest najlepsze. Dzisiaj dwie tabletki, jedną rano, jedną o 16:00, ale powiem wam, że po tej tabletce pierwszej, jak wziąłem, to zmogło mnie do spania. Położyłem się i, kurwa, 3,5 godziny spałem. No, potem się dowiedziałem od lekarki, że po tym się chce spać. No i tak to wygląda. No i jutro mam wolne. Szef powiedział, że dopiero w poniedziałek, żebym szedł do poniedziałku. Te 4 dni, 3 dni na pewno polepszy się, ale już nie będę przy tym robił, żebym nie miał styczności z tym acetonem. Będę robił normalne rzeczy, te, które z początku robiłem. No, wiecie, no, kurwa, no, cholera wie, na co to jest ten, ale wydaje mi się, że na aceton, bo przez 3 dni te opary wdychać i w ogóle, kurwa, przeczyszczać specjalne rurki tym acetonem od kleju, no to niestety się ma dostęp rękoma do acetonu. Rękawiczki raczej nic nie pomagają, jeszcze się wdycha to wszystko i tak to potem wygląda. Jeden ma organizm taki, że nic mu nie będzie, a drugi od razu reakcja taka właśnie na ten aceton, gdzie człowiek albo popuchnie, albo tylko swędzi cię wszystko. Także, no, wygląda jak wygląda. No, ale dobra, nic nie poradzę. Także dzisiaj byłem w pracy na chwilę rano, ale szef kazał mi iść do domu i wykurować się. No, nic nie zrobi. I kazał, żebym te 2 dni przeleżał sobie. W sumie będzie sobota, zaraz niedziela, to odpoczynek od tego na pewno coś też da. I na pewno to zejdzie do poniedziałku. Na pewno nie będę taki popuchnięty, chociaż słyszałem, że
do jakiego opuchnięcia. Tak do 3 dni się mogą trzymać, także dopiero powiem, od niedzieli może będę wyglądał normalnie. Nie wiem, zobaczymy. Ciężko, ciężko. I w sumie tak się kurwa trochę chujowo czuję. Troszkę się chujowo czuję. Ale cóż, no tak to wygląda. Ale spacerek dobrze mi zrobi. Wiem, że pooddychać świeżym powietrzem, no ale słuchajcie, ten temu odległość, co przyszedłem, jest akurat same pole, więc jest takie normalne powietrze. Tutaj jest autostrada, teraz dojdę do tej autostrady i z powrotem, także spokojnie. Tak to nie będzie zanieczyszczonego powietrza, ale zawsze lepiej przejść się troszkę poddychać świeżym powietrzem. Ma być obwodnica i tutaj też pewnie będzie wjazd na 4. Obwodnica ma iść w tamtą stronę, przez tamten las, także to wszystko będzie tam pewnie wykarczowane. Z tamtej strony też jest wykopane, przekopane, przygotowane właśnie też coś takiego jak tu. No ale z tamtej strony wam tego nie pokażę, bo tam nie ma gdzie stanąć, jest ruchliwa droga. Niestety. Tylko z tej strony będzie widać, co się będzie, postępy tego wszystkiego. No ale cóż, no idziemy w dobrym kierunku, bo jakby tutaj miała być przy okazji stacja, z której będzie można fajnie na jakoś wjechać i wyjechać, no to fajnie by było. Ale to tylko tak mówię, że może być stacja, bo nie zawsze musi być. Ach, dobra. Kurde, powiem wam, przejebane. Człowiek do roboty by chciał normalnie pracować, a tu kurwa taka reakcja na aceton. Także może myślę, znaczy jestem dobrej myśli, że ten do poniedziałku będę lepiej się czuł, albo do niedzieli przynajmniej. Kurde, trochę tak kiepsko się czuję przez to też. Ładna dzisiaj pogoda jest, słuchajcie. Ładna pogoda, nawet nie masz. I też tak się nie ubrałem za grubo, bo w sumie są pola. Jest troszkę wiaterek, ale nie jest źle. Nie jest źle, jest nawet fajnie. No i przy okazji to, że to słoneczko świeci, to też ciepło. Nie jest tak zimno. No i raczej z tego co wiem, to ma się poprawiać na lepszą pogodę i ma być coraz cieplej. No zimy już raczej nie będzie, już zima odeszła. No i w sumie cóż, powiem wam, że nawet ten spacer taki, żeby się przejść, to nawet był dobrym pomysłem. Jutro z rana będę sam, bo żona do pracy, dzieciaki do szkoły. Więc też nie wiem, czy się tutaj może nie przejdę. Zobaczymy. Może coś nagramy też. Przy okazji może coś zaobserwujemy tam, jak będą działać. Także zobaczymy. W sumie to nie ma o czym gadać, kurwa, bo żeby to
i wszystko normalnie, to jeszcze okej, a kurde, że takie problemy. Ale to przynajmniej dobrze już wiadomo, wierzę w też, że nie mogę przy tym atonie robić, nie mogę przy tym akurat robić i będę normalną pracę wykonywał. I tak będzie lepiej może. Bo że po 3 dniach, powiem wam tak, poniedziałek, wtorek i w środę przy tym robiłem i już miałem objawy. Po pierwszym dniu to tak delikatnie coś tam spędziało, po drugim coś bardziej, a wczoraj już było coraz gorzej. Spędziało mnie tak oczy, że kurczę, no nie szło, kurczę, ten palce popuchnięte, na twarzy takie wypieki, takie plamy miejscami, bo to też swędzi. No i rano wstałem, wczoraj tego kurde nie miałem, słuchajcie. Rano wstałem i otworzyłem oczy i czuję, że kurwa coś jest nie tak, bo czuję, że jakbym był popuchnięty kurwa na twarzy. W lustrze jak się zobaczyłem, stwierdziłem, no jadę do tej roboty. No ale niech szef zobaczy sobie, jak ja wyglądam. Kurwa, no bez jajnie. No i kazał mi do domu, żebym się wykurował, żeby to przeszło i żebym w poniedziałek przyszedł dopiero do roboty. Mówił, że jakbym się lepiej jutro czuł, ale to nie wygląda, żeby mi to miało zejść, żebym miał się lepiej czuć. Także dopiero w poniedziałek do roboty idę. Żadnej alergii, na nic nie miałem, a tutaj coś takiego. Teraz pewnie lepiej będziecie widzieć, bo słońce pada na mnie. Szwagierce, jak wysłuchałem zdjęcie, to powiedziała, że wyglądam jakbym miał z 90 lat na twarzy. Nie, no to powiem wam szczerze, że potem sobie czytałem, to jest to szkodliwe, bo to jest chemiczne. Na dłuższą metę to powinno się rękawiczek, maski, ale przy samych oparach to ta maska i te rękawiczki to nic nie dadzą, bo to też osiada na twarzy, na widzicie, jak oczy są, wyglądają, masakra. Dobra, na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia. Jack TV, żegnam was. Hejka. Pozdrawiam.